Witam wszystkich w ICEM-ie, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Nazywam się Marek Michalewicz i jestem dyrektorem ICEM-u. Witam szczególnie osoby, które są może po raz pierwszy w ICEM-ie. Zaprosiliśmy również na dzisiejszy wykład dziennikarzy, także witam Państwa. I witam oczywiście serdecznie wszystkich pracowników ICEM-u. Postanowiliśmy pokazać przynajmniej drobną część, obszar tematów, którymi zajmują się naukowcy w ICEM-ie. I w szczególności dlatego, że jest to temat bardzo ważki, ważny i aktualny i z pewnością wszystkich interesuje. Zajmują się tym w mediach, widzimy to. Są osoby w ICEM-ie, które spędziły wiele lat zajmując się tematyką rozprzestrzeniania się w epidemii. Sposoby badań, jak Państwo zauważycie, są różne. Wyniki są różne, obszary badań, miejsca geograficzne są różne i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i warte promocji i szerokiego rozpoznania. Jest mi bardzo miło przedstawić naszych dzisiejszych wykładowców. To jest pani doktor Aneta Affelt, pan doktor Franciszek Rakowski i pan doktor Jan Malawko. I może tym krótkim wstępem, oczywiście chciałbym, żeby osoby, które nie znają ICEM-u, miały okazję poznać lepiej ICEM. Może to jest pierwsza okazja do tego, żebyśmy się poznali, porozmawiali i oczywiście bardzo chętnie opowiem więcej, ale może w tej chwili nie chciałbym zajmować czasu naszym mówcom i przekazuję głos pani Anecie Affelt. Dzień dobry Państwu. Dla mnie to też jest premiera w tej sali. My się już słyszeliśmy z naszymi kolegami z ICEM-u na temat obszaru moich badań. Zajmuję się jako geograf połączeniem zagrożeń epidemiologicznych i środowiska przyrodniczego. I muszę przyznać, że to, co się zdarzyło ostatnio na świecie, czyli epidemia koronawirusa, dla nas geografów, ekologów, epidemiologów nie jest niczym zaskakującym. Co więcej, obserwując stopień przekształcenia środowiska, patrząc na dynamikę, która towarzyszy naszemu podbojowi z Ziemi, zderzamy się z konsekwencją i to taką konsekwencją globalną, do której chyba nie byliśmy do tej pory przygotowani. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia geograficznego. Proszę Państwa, skąd nazwa koronawirus, koronawirus w języku polskim? To dlatego, że kształt tej komórki, kształt wirusa, proszę zobaczyć, ma takie charakterystyczne wypustki. I te wypustki służą wczepianiu się wirusa do komórek organizmu, w jego migrowaniu w zależności od typu organizmu, od jego charakterystyki biologicznej, od charakterystyki osobniczej i powodowaniu bądź nie różnych konsekwencji zdrowotnych. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć to, że koronawirusy występują od bardzo dawna. Jest to bardzo duża grupa wirusów. Dla człowieka groźne są dwa. Wirusy typu koronawirus dosyć powszechnie kolonizują zwierzęta, kręgowce, bezkręgowce, kolonizują również nas. Co warto wiedzieć, to to, że każdy z nas nosi w sobie i na sobie około 3 kg organizmów, wirusów, bakterii, grzybów, z którymi jesteśmy w symbiozie. To, co się zdarza, kiedy chorujemy, to jest po prostu zaburzenie naszej równowagi symbiotycznej. To, co warto wiedzieć, to od czego zaczęłam. Proszę Państwa, geologowie, geomorfolodzy nie mają wątpliwości, żyjemy w nowej epoce, w antropocenie. Stopień przekształcenia środowiska, bardzo masywny stopień, który w tej chwili trwa na naszej planecie, powoduje, że zaburzyliśmy ekosystem. Zaburzyliśmy go lokalnie, naruszając sanktuaria, miejsca biologicznie nienaruszone. Zaburzyliśmy ekosystem, powodując masowe przekształcenie użytkowania terenu, powodując to, że jesteśmy na etapie
eksplozji demograficznej, która postępuje między poszczególnymi kontynentami. W nauce mówi się o tak zwanym wielkim przyspieszeniu i wskazywany jest rok 1950. Jest to moment, kiedy przyrost liczby ludności, przyrost wiedzy technologicznej, przyrost ekonomiczny przyjął rozmiary do tej pory nieosiągalne, niespotykane i proszę Państwa, co się okazuje? Jeżeli popatrzymy na ten sześcian, to przyrost wartości ekonomicznej i przyspieszenie technologiczne wyprzedza przyrost populacji, co wydawałoby się mało prawdopodobne, mało realne. Jeżeli chcemy dowodów, proszę Państwa, zestawienie dynamiki przekształcenia świata. Jeden z wykresów, kiedy prezentowałam moje tezy habilitacyjne, zwrócił szczególną uwagę i szczególną dyskusję i pytanie, czy to naprawdę jest godne naukowca. Proszę zwrócić uwagę na prawy górny wykres, restauracja McDonald's. Czy to jest dowód na antropopresję? Nie liczba restauracji, ale zaopatrzenie tych restauracji, tak. Jest to ujednolicona gospodarka rolna, jest to ujednolicenie sposobu gospodarowania, niezależnie od przestrzeni geograficznej. Każdy z nas, jeżeli jest w nowym miejscu i jest głodny, nie ma zaufania do lokalnej kuchni, szuka symbolu McDonalda. Konsekwencją jest również przekształcenie ekosystemu, ale może nie to jest najważniejsze. Spójrzmy na przyrost populacji, spójrzmy na konsumpcję wody, spójrzmy na rozwój transportu. To są wszystko elementy, które składają się na przyspieszenie przekształcenia środowiska przyrodniczego, na bardzo intensywną globalizację, która prowadzi w konsekwencji między innymi do zagrożenia epidemiologicznego. Zdrowie jako takie jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia jako tak zwany dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka. Zatem, jeżeli czujemy się zdrowi, zgodnie z tą definicją, jesteśmy zdrowi. Co się okazuje? Tylko 5% chorób jest determinowanych genetycznie, a więc przez nasze własne, przez naszą własną budowę organizmu. Poznanych jest na świecie relatywnie niewiele patogenów. Patogenów, czyli organizmów, substancji, pasożytów, które powodują naszą nierównowagę fizyczną, psychiczną. To, co jest bardzo istotne, proszę Państwa, szacuje się, że przeważająca liczba chorób, około 70%, są to choroby pochodzenia odzwierzęcego. Czyli taka sytuacja, w której patogen migruje między zwierzęciem a człowiekiem, czyli przełamuje barierę międzygatunkową. To, co jest istotne z punktu widzenia geografa, z punktu widzenia biologa, z punktu widzenia ekologii, to jest to, że tego rodzaju migracja patogenów jest czymś naturalnym. I jest to zjawisko, które występuje powszechnie, właściwie od momentu pojawienia się życia na planecie. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że w warunkach lokalnych, czyli w lokalnej niszy ekosystemowej, następuje uzyskanie pewnego rodzaju równowagi, balansu między patogenami a organizmami, które są ich gospodarzami. W chwili, kiedy te warunki są naruszane, czyli warunki lokalnej niszy ekologicznej są naruszane, niestety jest to impuls do wybuchu epidemii. Jeśli popatrzylibyśmy na tło problemu, to niestety problemem jest globalizacja. Okazuje się, że naruszenie niszy ekologicznej spowodowało rozpowszechnienie na świecie takich chorób jak Zika. Tutaj nasz kolega Janek pokaże jeden ze sposobów rozprzestrzeniania Ziki na świecie. Taką również chorobą jest HIV. Taką chorobą jest SARS, ptasia grypa, małpia ospa, cholera. Są to choroby przekazywane w wyniku bardzo intensywnie prowadzonej globalnej gospodarki, globalnego transportu, globalnego przemieszczania się ludności. Dlaczego? Dlatego, że został skrócony dystans geograficzny. W sensie przestrzennym mamy tą samą planetę, ale w sensie technologicznym, technicznym przyspieszyliśmy transport, przyspieszyliśmy wymianę ludności, przyspieszyliśmy wymianę towarową, a więc przyspieszyliśmy obrót również patogenów. Jeżeli tak, to zwiększyliśmy prawdopodobieństwo kontaktu między na przykład wirusami z tej samej grupy po to, aby mogły szybciej ewoluować.
Konsekwencją tego jest również postępująca unifikacja ziemi. Ta unifikacja ma taką konsekwencję, że bariery ekologiczne, które występowały w przeszłości naturalnie, w tej chwili są niwelowane. A więc w nowych miejscach geograficznych patogeny znajdują dogodne, podobne do swoich domowych miejsc i możliwości rozwoju. To, co jest istotne, proszę Państwa, my nie do końca wiemy i nie do końca znamy bogactwo patogenów. Bardzo dobry przykład to jest w tej chwili koronawirus. Wirus, który jest dobrze znany, ale forma, która w tej chwili występuje, jest formą nową, formą nieznaną. I pytanie bardzo ważne dla przyszłości. Czego jeszcze nie znamy? Co? Kiedy to poznamy? I w jakich warunkach ta wiedza się ujawni? Jeśli popatrzymy na zdrowie i na globalizację, to mamy dwa aspekty, które już wspomniałam. Pierwsza sprawa to jest kontrolowanie tego, co już znamy, a więc na przykład kontrolowanie grypy. Kolega Franciszek Lakowski za kilka minut o tym Państwu powie. Kontrolowanie możliwości przemieszczania się znanych chorób, ale to, co jest chyba najważniejsze, to kontrolowanie tego, czego jeszcze nie znamy. To identyfikacja możliwych obszarów zagrożeń, tak zwanych hotspotów. Identyfikacja geograficzna, ale również identyfikacja w sensie społecznym, identyfikacja w sensie gospodarczym. Jeżeli popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje w Chinach, w jaki sposób koronawirus zmienił ekonomię, w jaki sposób koronawirus zmienia naukę, to myślę, że dla wszystkich z nas jest jasne, że możliwość wprowadzenia kontroli do obiegu epidemiologicznego poprzez próbę przewidzenia potencjalnych epidemii i próbę ich zatrzymania jest czymś, co jest bardzo ważne już nie tylko lokalnie dla społeczności, ale również w sensie globalnym, w sensie globalnej gospodarki i przede wszystkim naszego dobrostanu. Proszę Państwa, mówiłam o nieznanym. To jest przykład mapy, na której w roku 2004 prezentowano choroby. Wówczas już pojawiła się ptasia grypa, pojawił się wirus Hendera, ale proszę zobaczyć, na tej mapie zdaje się, że chyba już jest SARS, bo to jest 2004 rok czy 2003, na tej mapie jeszcze nie ma MERS, bo MERS to jest 2006, jeżeli dobrze pamiętam. Od tej pory, od chwili publikacji, ta mapa przestała być aktualna. Pojawiły się nowe choroby ludzkie. Jeżeli popatrzymy na patogeny z punktu widzenia przyrodniczego, to jak wspomniałam wcześniej, każdy każdy organizm współpracujący ze swoim gospodarzem szuka pewnego rodzaju równowagi ekologicznej. W epidemiologii mówi się o tak zwanych smart wirusach albo smart patogenach i nie za mądrych patogenach. Na przykład Ebola jest nie za mądrym patogenem, ponieważ szybko zabija żywiciela. Ale na przykład wirus grypy już jest mądrzejszym patogenem, ponieważ zachorujemy, ale raczej unikniemy zejścia śmiertelnego. Z tego punktu widzenia mówi się o tak zwanych barierach ekologicznych. Czyli sytuacji takiej, w której patogen może być kontrolowany poprzez środowisko przyrodnicze albo poprzez środowisko organizmu żywiciela, a jednocześnie niestety, jeżeli mówimy o globalizacji, to bariery ekologiczne, tak jak wspomniałam wcześniej, niestety powodują naruszenie, znaczy antropopresja powoduje naruszenie bariery ekologicznej. Jeżeli analizujemy z tego punktu widzenia niszę ekologiczną, to niestety okazuje się, że mówimy współcześnie o kryzysie tradycyjnego ujęcia zdrowia. Co to znaczy? Zdrowie człowieka zawsze było ujmowane jako element centralny. Człowiek jako centralny element niszy ekologicznej. Człowiek jako centralny element środowiska. Człowiek jako zarządzający środowiskiem. Okazuje się, że od tej perspektywy należy odejść. Dlatego, że jeżeli będziemy traktowali nas samych jako centrum, pomijamy wtedy w rozważaniach wszystkie składniki, które
oddziaływują na nasze życie, oddziaływują na nasz dobrostan i wówczas nie jesteśmy w stanie w sposób korzystny dla nas kształtować niszy ekologicznej. Jakie jest nowe podejście? Proszę Państwa, nowe podejście mówi, że człowiek jest elementem systemu przyrodniczego. Przestajemy być jego centralnym punktem odniesienia. Oznacza to, że kształtujemy niszę ekologiczną, ale że również nisza ekologiczna nas kształtuje. I tutaj wracamy do teorii trzepotu skrzydeł motyla, która mówi, że jeżeli w Londynie motyl zamacha skrzydłami, to na Wyspach Pacyficznych będziemy mieć pogodę sztormową. Okazuje się, że w epidemiologii jest to niestety prawda. Co znaczy, przy otwarciu nisz ekologicznych, przy uwolnieniu wirusa w jednym miejscu, lokalnym miejscu, szybkiej wymianie towarów, szybkiej wymianie ludności, przy globalnej gospodarce, niestety mamy globalną cyrkulację patogenów i globalne rozprzestrzenianie się zachorowań. Odpowiedzią merytoryczną na sytuację antropopresji, antropocenu w aspekcie ochrony zdrowia jest koncepcja One Health, w której, proszę zauważyć, łączymy medycynę, weterynarię, nauki o środowisku jako jedno holistyczne podejście. W tym podejściu, proszę zobaczyć, mamy cały szereg interdyscyplinarnych działań, które mają charakter komplementarny. I tutaj pojawia się rola, również nasza, rola ICM-u. Bez analizy dużych zbiorów danych, bez analizy parametrów środowiskowych, bez analizy weterynaryjnej, medycznej, nie jesteśmy w stanie wyciągać kompleksowych wniosków. I to jest nasza szansa, to jest otwarcie nowej drogi. Jeżeli popatrzymy teraz na naszego koronawirusa. Proszę Państwa, powiedziałam na wstępie, że koronawirus jest dobrze znany. Tak, jest to duża, naprawdę duża grupa wirusów, z których dla człowieka istotne są, dla jego dobrostanu zdrowotnego, istotne są dwie subfamilie, dwie subrodziny, mianowicie alfa koronawirusy i beta koronawirusy. Jest to tutaj ta duża grupa 1A1B, 2 A, B i C. Koronawirus typu gamma i typu delta jest to koronawirus, który jak dotychczas nie przełamał bariery międzygatunkowej i nie zagraża ludziom, ale żeby również Państwo mieli jasność. Koronawirusy przełamywały barierę międzygatunkową od bardzo dawna. Nie wszystkie przełamania kończą się objawowo, nie wszystkie przełamania są patogenne. Kiedy prowadziliśmy nasze badania w Azji Południowo-Wschodniej z kolegami z Francji, z kolegami z Indonezji, z kolegami z Wietnamu, z Tajlandii, analizując środowisko, szukaliśmy, wykorzystując techniki przeszukiwania baz danych, szukaliśmy informacji o przełamaniach bariery człowiek koronawirus w kontekście możliwości migracji między zwierzętami dzikimi a człowiekiem, między zwierzętami domowymi a człowiekiem. Okazuje się, proszę Państwa, że takie przełamania miały miejsce w przeszłości, mają miejsce współcześnie, ale niekoniecznie są patogenne. Tylko wybrane wersje wirusa mają charakter patogenny. Dotychczas, to o czym mówiłam, proszę zobaczyć, możliwości transmisyjne są od zawsze. Jak wspomniałam wcześniej, koronawirus z łatwością kolonizuje kręgowce, z łatwością kolonizuje ptaki. Nie zawsze musi dojść do przełamania bariery zwierzę domowe, zwierzę dzikie, człowiek. Jeżeli do tego przełamania dochodzi, prawdopodobnie, większość z tych przełamań ma charakter bezobjawowy albo niekliniczny. Tylko wybrane z nich mają charakter zachorowań tak masowych, jakie są w tej chwili obserwowane w Chinach. Ale przypomnijmy o dwóch wcześniejszych dużych przełamaniach, mianowicie SARS, 2003 rok, to miało miejsce w Chinach. Chińczycy przez kilka miesięcy ukrywali fakt wystąpienia nowej choroby. Była to choroba o bardzo wysokiej śmiertelności, wynoszącej 30%, ale na szczęście miała tak zwaną niską transmisyjność, czyli nie było łatwo
przenieść wirusa z człowieka na człowieka. Na czym polegała infekcja SARS? Ta infekcja polegała na tym, że po zainfekowaniu osoba chora miała trudności z oddychaniem, miała bardzo wysoką niewydolność oddechową, zaznaczającą się również w uszkodzeniach płuc. Kilka lat później wybuchła epidemia MERS. To była epidemia, która zlokalizowała się w krajach arabskich, Azji Południowej, Południowo-Zachodniej i prawdopodobnie była transmitowana w MERS i SARS. Zasadniczo przez nietoperze, natomiast w przypadku MERS pośrednim gatunkiem były wielbłądy. W obydwu przypadkach mówimy o niewydolności oddechowej, w obydwu przypadkach mówimy o dosyć wysokiej śmiertelności. Teraz nowy koronawirus, nazywany często COVID-em albo SARS koronawirusem drugim. Ten wirus jest dosyć łagodny, to znaczy ma niską śmiertelność wynoszącą około 2,2-1,9%. Natomiast ma wysoką transmisyjność, to znaczy przenosi się z łatwością z osobnika na osobnika, mówimy o ludziach. Nie jest jeszcze jasne, czy przenoszenie wirusa, czy wirus, może nie jest jasne, czy przenoszenie się wirusa między ludźmi dotyczy tylko i wyłącznie chorych, którzy mają wysoki stopień reakcji na wirusa. Nie jest jasne, czy zarażają również osoby, które przechodzą wirusa bezobjawowo. Jasne jest to, że jest dosyć duża dynamika przenoszenia. Ona wynosi około 1,15-1,20 osoby zarażonej przez jedną osobę w ciągu jednego dnia. Także ta dynamika jest dosyć duża. W Chinach prawdopodobnie jesteśmy jeszcze przed przełomem epidemiologicznym, przed tą górką mówiącą o maksymalnej liczbie przypadków. Jak to się w ogóle dzieje, że tego rodzaju sytuacje powstają? I proszę Państwa, wracamy po raz kolejny do początku mojego wykładu. Antropopresja, antropocen. Jeżeli jasne jest to, a właściwie jeżeli Państwo przejrzeli materiały naukowe, okazuje się, że świat naukowy jest pewien w 98-99%, że jednak pierwotnym organizmem, od którego rozpoczęła się epidemia koronawirusa w Wuhan, jest nietoperz, jako zwierzę, jako nosiciel bezobjawowy pierwotny, to należy się przyjrzeć, w jaki sposób zaburzyliśmy ekosystem życia nietoperzy. Jak to się stało, że nietoperze, które są w naszym ekosystemie dużo dłużej niż my, jako gatunek, które znakomicie się adaptują do warunków przyrodniczych, ale są bardzo selektywne ekologicznie, jak to się stało, że nagle te organizmy zaczęły nam zagrażać epidemiologicznie, zresztą tutaj też dla jasności, to nie są jedyne zwierzęta, które są źródłem epidemii. Mamy jeszcze komary, mamy jeszcze ptaki, mamy jeszcze mnóstwo innych organizmów wokół, ale tutaj mówimy w tym przypadku o koronawirusie. Nietoperze są dosyć powszechnymi kręgowcami, które mają w swoim organizmie koronawirusy. Te koronawirusy znajdują się zarówno w przewodzie pokarmowym, jak i w materiale fizjologicznym nietoperzy. Spójrzmy, co zrobiliśmy środowiskowo. Po pierwsze, na świecie, w różnych miejscach, ale w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej następuje bardzo gwałtowne wylesienie. Proszę Państwa, utrata powierzchni leśnej w ciągu 10 lat może wynieść nawet do 20 punktów procentowych. Powodem tego jest demografia, bardzo wysoki przyrost naturalny, ale również nasze europejskie potrzeby na dobrej jakości egzotyczne drewno. Również zapotrzebowanie na żywność. Następna sprawa, jeżeli demografia, to rozwój rolnictwa, a więc agrokultura. Jeżeli tak, to w miejsce naturalnych ekosystemów wprowadzamy ekosystemy rolnicze. To znaczy, że zmieniamy warunki bytowe organizmów, które były tam w warunkach naturalnych. Kolejna sprawa, ekonomia. Jeżeli mają Państwo w domu kwiaty i nawożą najlepszym na świecie nawozem, a więc guano nietoperzy, to raczej będzie pochodziło z Azji Południowo-Wschodniej. W materiale fizjologicznym mamy pełen przegląd wirusów i bakterii. Kolejna sprawa, proszę Państwa, turystyka. Turystyka, która w tej chwili jest na świecie rozpoznawana jako jeden z czynników rozwoju, możliwości dynamicznego rozwoju pandemii i epidemii globalnych.
My bardzo chętnie jeździmy w miejsca, które są odizolowane. Przepraszam za wrażenie, robimy sobie selfie i wkładamy na Facebooka albo na inne medium społecznościowe, a w międzyczasie przywozimy również tamtąd na sobie, w sobie różnego rodzaju pasażerów przy okazji. No i ostatnia rzecz, może chyba najmniej smaczna. Proszę Państwa, nietoperze, tak jak inne dzikie zwierzęta, domowe zwierzęta, są elementem diety. Zwyczajnie. Jeżeli nie są dobrze przygotowane, to tam będą trochę inne choroby niż u nas, ale cały czas z tego samego powodu. Konsekwencje z ujęcia holistycznego, ale również wyniki badań. Prowadziliśmy badania na początku w dwóch krajach, w Kambodży i w Laosie. Były to pierwsze tego rodzaju badania w tych dwóch krajach, jeżeli chodzi o badanie nietoperzy i wirusów, które są przez nie transmitowane. Badaliśmy dwa wirusy, koronawirusa i astrowirusa. Ten drugi jest w tej chwili bez znaczenia, nie jest przedmiotem wykładu, ale jeżeli Państwo się przyjrzą tym mapie po prawej stronie, to po pierwsze jasne jest to i stwierdziliśmy to, że w nietoperzach, które występują w tym regionie, są koronawirusy. Stwierdziliśmy, jakiego rodzaju są to koronawirusy oraz jaka jest w zebranym materiale biologicznym, jaki jest odsetek pozytywnych koronawirusów. Czemu pokazuję ten rysunek i czemu to jest akurat Laos i Kambodża? Proszę Państwa, wiedza o patogenach, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo wybiórcza. Za chwilę pokażę innego rodzaju mapę, z której będzie wynikało to, dlaczego świat zachodni, w cudzysłowie, jest tak mocno zainteresowany światem Azji Południowo-Wschodniej. Bardzo dynamiczna antropopresja, a jednocześnie bardzo niskie rozpoznanie naukowe tego, z jakiego rodzaju koktajlem naturalnym mamy do czynienia w tej części świata. Bardzo chętnie odwiedzanej, bardzo atrakcyjnej, przyznaję, uwielbiam Azję Południowo-Wschodnią, ale jednak serwującej nam, Europejczykom, coś nowego. Coś, z czym globalnie właśnie się również zderzamy w sensie koronawirusa. Jakie są wyniki naszych badań? Proszę Państwa, okazuje się, że nietoperze, tak jak przypuszczaliśmy i mamy na to dowody analiz naukowych, migrują ze środowiska naturalnego do środowiska antropogenicznego. Ludzie tworzą tak zróżnicowane środowisko w sensie niszy ekologicznej wokół siebie, że jest ona akceptowalna przez nietoperze, mające bardzo specyficzne oczekiwania ekologiczne. Co to znaczy? Obok siebie są w tej chwili gatunki nietoperzy, które w warunkach naturalnych nigdy nie byłyby blisko. Jeżeli są obok siebie, jeżeli są blisko, mamy możliwość wymiany patogenów między nimi. Jeżeli tak, przyspieszamy i zwiększamy prawdopodobieństwo pojawienia się czegoś nowego. Jeżeli popatrzymy dalej, to o czym mówiłam kilka minut temu, masywna antropopresja. Proszę Państwa, to są dane o wylesieniu, o zmianie gęstości drzew w Azji Południowo-Wschodniej za 13 lat. Czarne kropki, jest to ubytek powierzchni leśnej, powierzchni zadrzewionej między rokiem 2000 a 2013. Raz jeszcze, 13 lat. Na tej mapie są również pokazane sanktuaria, a więc miejsca ekosystemowo nienaruszone, naturalne, tam gdzie mamy pierwotne szczepy ludzi, tam gdzie mamy pierwotną przyrodę, tam gdzie nie mamy masowej turystyki, tam gdzie nie mamy masowego przemysłu. Proszę Państwa, to są te żółte części, natomiast te czerwone części to są te miejsca, gdzie sanktuarium już nie istnieje. My tracimy w tej chwili na świecie w błyskawicznym tempie naturalność. To, o czym mówiłam kilka minut temu. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę teraz na ten rysunek. Analizując literaturę na świecie za okres 2000-2013, wyszukiwałam informację o zidentyfikowanych nietoperzach i zidentyfikowanych koronawirusach w krajach, dla których przeprowadziłam analizę stopnia antropopresji środowiska. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Chinach. Proszę spojrzeć na Kambodżę, to są nasze wyniki badań, na Tajlandię, na Laos i proszę spojrzeć na Filipiny, na Indonezję. To nie znaczy, że tam nie ma zagrożenia. To znaczy, że tam nie ma badań. My nie wiemy, co tam się dzieje.
nie jesteśmy w stanie, może inaczej, sądząc po Chinach, sądząc po Kambodży, Tajlandii, jesteśmy w stanie powiedzieć, że minimum jest to. To jest sytuacja bazowa. Natomiast czy jest coś specyficznego, szczególnego? Raz jeszcze nie wiemy, ponieważ nie ma wyników badań. Pewne podsumowanie naszych badań. Nietoperze, ale dotyczy to w ogólności dzikich zwierząt, zwierząt nieudomowionych. One wypchnięte z naturalnego środowiska bardzo chętnie wykorzystują warunki stworzone przez człowieka. Te warunki powodują, że zmniejsza się dystans między poszczególnymi gatunkami albo między poszczególnymi osobnikami, więc zwiększa się prawdopodobieństwo i przyspiesza wymiana patogenów między nimi. Dodatkowo konsekwencją jest to, że niestety szybciej ewoluują wirusy. Jeżeli tak, wzrasta zagrożenie, wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji krytycznej, której może nastąpić przejście między, wspomniałam, bariery międzygatunkowej i przejście do zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Raz jeszcze. Skala procesów. Mówiłam, napisałam na jednym ze slajdów o efekcie trzepotu skrzydeł motyla. Warunki lokalne, które bardzo szybko przechodzą na warunki globalne. Poprzez ekonomię, poprzez turystykę, poprzez ruch ludności, poprzez cyrkulację, która w tej chwili odbywa się w gospodarce globalnej. Proszę Państwa, to jest mapa z 5 lutego. W tym dniu miało miejsce moje seminarium habilitacyjne i panie dyrektorze, rozpoczęliśmy od tego slajdu w ogóle całą prezentację. Przyznaję, dla mnie, dla mojej habilitacji, warunki są szczególne. I ja się uśmiecham, dlatego że kiedy publikowałam moje wyniki badań 2-3 lata temu, wszyscy mówili, proszę cię, to jest jakiś marginalny problem. Nastąpiła zmiana optyki. Dzisiaj już wiemy, że liczba przypadków wynosi powyżej 70 tysięcy. Wiemy, że w Chinach mamy ciągle sytuację taką, gdzie wzrasta zachorowalność, co więcej, zmieniono warunki diagnozy, a więc jest dużo, dużo większy przyrost liczby przypadków pozytywnych. No i niestety jesteśmy przed sytuacją taką, w której mamy kolonizację innych obszarów na Ziemi. Jak Państwo wiedzą, jak Państwo pewnie siedzą też z prasy, z doniesień, we Włoszech do wczorajszego wieczoru zmarło 7 osób. Około 200-230 szacuje się za zarażone, są to Włochy Północne. Ta sytuacja prawdopodobnie nie zatrzyma się na tym etapie. Dlaczego? Dlatego, że koronawirus, który jest przenoszony ten, który występuje, jest przenoszony drogą kropelkową, a więc tak jak grypa, tak jak katar. Witamy się, dzień dobry. Kichamy, dzień dobry. I kontynuujemy przenoszenie wirusa. Raz jeszcze, nie jest pewne, kto przenosi, czy tylko ci pacjenci, którzy mają przypadki bardzo ostrego zachorowania, czy również ci, którzy są bezobjawowi. Jeżeli również bezobjawowi, mamy większy problem. Myślę, że o tym problemie więcej powie Franek w przypadku grypy. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Chińczycy są absolutnie, jako kraj, jako społeczeństwo, pod pewną kontrolą. Ja wczoraj wylądowałam na De Gaulle. I nie zrobiłam zdjęcia, ponieważ moralnie nie byłam go w stanie zrobić. Proszę Państwa, na De Gaulle wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wchodzimy na halę odlotów i nie ma wolnego miejsca. A wczoraj była grupa Azjatów, oczywiście w maseczkach, i kordon pustych miejsc wokół nich. To jest też konsekwencja koronawirusa, konsekwencja społeczna, coś, co jest zastanawiające jako pytanie, dokąd zmierzamy. Czego się powinniśmy obawiać, jakich symptomów powinniśmy się spodziewać, jeżeli koronawirus dotrze do nas, a dotrze. To z góry odpowiadam, dotrze. Po pierwsze, gorączka, po drugie, bóle mięśni, mogą się pojawić kłopoty trawienne, mogą się pojawić również pewnego rodzaju poczucie zagubienia i to jest w porządku, tego się nie należy obawiać. Z czym należy pójść do lekarza? Jeżeli poczują Państwo duszność, brak możliwości nabrania powietrza bądź wypuszczenia powietrza, wtedy do lekarza natychmiast. Żeby też Państwa nie straszyć, badania dowodzą, że wirus ten jest wirusem uleczalnym, więc można z niego wyjść. Są to leki retrowirusowe, o których zdecyduje lekarz.
Pierwsze doniesienia, które były bardzo sensacyjne z Tajlandii, mówiły o tym, że są to leki przeciwko HIV. W tej chwili już się sytuacja uspokoiła. Są to po prostu są to leki retrowirusowe, ale o tym decyduje lekarz. Co dalej? Bo pytanie jest, co jest następne? Co nas w ogóle czeka? Otóż, proszę Państwa, żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba popatrzeć na tą mapę. To jest przyrost populacji i przyrost populacji miejskiej jednocześnie. Proszę zauważyć, co się dzieje na świecie. Przyrasta gwałtownie liczba miast bardzo dużych, powyżej 5 milionów mieszkańców. To oznacza masywny przyrost również antropopresji. To oznacza również przyrost obszaru, z którego będzie dostarczane pożywienie dla mieszkańców tych miast. A to oznacza dostarczanie do jednego ekosystemu miasta towarów, żywności z dalekich, coraz bardziej odległych ekosystemów. Co to oznacza? To oznacza, że spotykamy się znów w cudzysłowie na rynku zwierzęcym w Wuhan. Co się stało w Chinach, w Wuhan? Chiński Nowy Rok, dostawa żywności, atrakcyjnej żywności świątecznej, przyjazdy rodziny, duży tłok na rynku, zamieszanie, kontakt między zwierzętami, między nie do końca może nawet dobrze przyrządzonymi różnego rodzaju towarami, ludźmi o różnej odporności immunologicznej. Wystarczyło. Żeby Państwu uświadomić problem globalizacji. Globalny transport towarów, zwierząt, ludzi. To jest mapa transportu morskiego 9 maja 2012 roku, godzina 12. Takie dane są online. Proszę sobie wyobrazić teraz, jakie są możliwości wymieszania koktajlu patogenów. Po prostu substancji, bakterii, wirusów. Pytanie, czy należy się bać? Moja pani neurolog, kiedy byłam przed pierwszą podróżą do Azji po poważnych kłopotach ze zdrowiem, nie mogę się szczepić, zapytała, chcesz jechać? Mhm. Cieszysz się? Aha. A szczęśliwa jesteś? Aha. No to jedź. Okazuje się, proszę Państwa, że jeżeli jesteśmy zadowoleni z naszego życia, jeżeli jest nam dobrze, jeżeli mamy dobre zdrowie, dbamy o siebie, to niekoniecznie musimy myśleć o tym, że coś nam za wszelką cenę zagraża. Popatrzmy też na to trochę z rozsądnego punktu widzenia. Konkluzje. Nie tylko zwierzęta są rezerwuarem patogenów. To też działa w drugą stronę. To również ludzie są rezerwuarem patogenów dla zwierząt. To się nazywa humanoza. I na Antarktydzie są zwierzęta, które są chore z powodu chorób odludzkich. Zwierzęta są taką samą częścią ekosystemu i obiegu patogenów jak ludzie. Mamy ten sam początek życia. Kontakt epidemiologiczny nie jest jednokierunkowy. Ale tutaj, jeżeli coś wynika z nauki, jeżeli można powiedzieć o signifikantywnym wniosku z nauki, to jest to, że potrzebny jest powrót do stabilnego ekosystemu, do zróżnicowania naszych ekosystemów regionalnych, globalnych, do powrotu do zrównoważonego rozwoju. No i oczywiście bezpieczeństwo lokalne, globalne wymaga interdyscyplinarności i wymaga monitoringu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było interesująco, ale przed Państwem moi koledzy, którzy mają naprawdę świetne wyniki. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i to jest dla mnie duża radość, że po raz kolejny mogę opowiedzieć o modelu, który powstał tutaj w ICM-ie przy wykorzystaniu tutejszych maszyn i zasobów intelektualnych. Już powstał kilka lat temu, ale nadal, jak się okazuje, jest bardzo ważny i aktualny. No i mam nadzieję, że doczeka się kiedyś twórczego rozwinięcia i wykorzystania. Jest to
Stworzyliśmy kilka lat temu komputerowo-matematyczny model rozprzestrzenienia się epidemii grypy na społeczeństwie polskim. W tej chwili podobnie jak wspominała Aneta, jest taka sytuacja, że znowu jest to ważne. Ktoś sobie może pomyśleć, grypa, koronawirus to coś innego. Otóż z punktu widzenia naszego modelu to jest dokładnie to samo. On przenosi się dokładnie w ten sam sposób, czyli drogą kropelkową. Jest to choroba bardzo demokratyczna, niezależna od sposobu, w jaki żyjemy. No, na każdego z nas może ten wirus się przenieść. Pytanie jest takie, że skoro już ten wirus zmutował, skoro przeniósł się z nietoperzy na człowieka, przełamał tą barierę międzygatunkową i znalazł się, powiedzmy, w Polsce, co my możemy o tym powiedzieć? Czy możemy przewidzieć najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju tej epidemii? Czy możemy wskazać, jakie czynniki wpływają na rozwój epidemii i spróbować tak pewne czynniki zminimalizować, aby epidemia się nie rozwinęła, albo aby zminimalizować jej skutki, czyli prewalencję, czyli to, ile osób zostanie zakażona. Otóż sam rozwój epidemii sterowany jest przez kilka czynników z różnych dziedzin. Przede wszystkim rozgrywa się na jakichś organizmach. No tutaj zakładamy, że rozgrywa się na ludziach, czyli musimy uwzględnić model społeczny. Dalej ważna jest immunologia i genetyka, czyli to, jaki jest to wirus i jaka jest historia immunologiczna społeczna. No, w stosunku do koronawirusa, proszę Aneta, niech mi poprawi, wydaje mi się, że sytuacja jest słaba, bo nie mamy za dużej historii immunologicznej w stosunku do koronawirusa. Jesteśmy odpornieni na różne szczepy wirusa grypy. One, te epidemie, które pojawiały się w ostatnich latach, są troszkę odmienne od tych, co nasze organizmy pamiętają, ale koronawirusa nie pamiętamy, bo po prostu nie byliśmy masowo w Chinach i nie zarażaliśmy się od nietoperzy kiedyś. Dalej ważna jest klimat i geografia. O tym mówiła już Aneta. I stabilność i przenaszalność wirusa, czyli to, jak długo on jako obiekt biologiczno-chemiczny jest w stanie przeżyć, w cudzysłowie przeżyć, tak, zachować swoją strukturę w warunkach o danej wilgotności, czyli w jakichś warunkach fizyko-chemicznych. No i następuje rozwój epidemii, na który możemy spojrzeć z punktu widzenia no jakoś administracyjnego, czy z punktu widzenia analizy konsekwencji społecznych. No oczywiście najważniejsze to jest zdrowie publiczne, czyli to, czy ile osób zachoruje, jakie konsekwentnie poniesie. Z drugiej strony możemy się zastanowić, jakie polityki wdrożyć, żeby zminimalizować ryzyko, które niesie ze sobą epidemia. Może szczepić warto, a może mieć trzeba, warto mieć bogate zapasy leków antywirusowych. I takie ryzyka trzeba oceniać. W historii matematyki czy modelowania matematycznego ta historia jest dosyć bogata, to znaczy już od 1927 roku, wtedy się pojawił pierwszy model matematyczny panów Kermaka McKendricka. To był model oparty na równaniach różniczkowych zwyczajnych, który był bardzo prostym modelem, ale już wtedy te równania pokazywały, że dynamika epidemii jest taka, że zaczyna się od małej ilości zakażonych, gdzieś osiąga swoje maksimum i później przez to maksimum przechodzi i epidemia się wygasza. Później pojawiły się bardziej złożone modele sieciowo-kohortowe w latach 90., 2000. Obecnie chyba takie najbardziej rozbudowane modele, tak samo ten nasz model jest tej klasy, to są modele agentowe, które starają się w sposób maksymalnie szczegółowy i dokładny odtworzyć całe społeczeństwo.
czyli każdego członka społeczności potraktować indywidualnie, przypisać go do danego kontekstu, do danej lokalizacji, do danej go przedszkola, szkoły, szpitala i w ten sposób zamodelować ruch społeczny, który umożliwia transmisję wirusa w społeczeństwie. Czego od takiego modelu byśmy oczekiwali? No bo skoro podejmujemy pewien wysiłek, żeby taki model stworzyć, no to coś, chcemy mieć jakieś przekonania wstępne. Otóż przede wszystkim chcemy, żeby to był model ilościowy, który w sposób predykcyjny nam będzie w stanie przewidzieć, jaki będzie burden of disease, czyli ile członków społeczeństwa zostanie objętych chorobą. Chcemy, żeby był no i ten model będzie wiarygodny, ilościowy, znaczy te wykresy jeszcze Państwu kilka pokażę, one będą wskazywały na to, jaka jest dynamika rozwoju epidemii w ilościach zakażonych. Chcemy, aby był wiarygodny. Tutaj jest dosyć duży problem, jeden z wielu dużych problemów, które mają modelarze epidemii. Mianowicie istnieje mało wiarygodnych danych do walidacji takiego modelu. Tutaj pokazałem fragment wykresu publikowanego co dwa tygodnie przez Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego z takiego systemu EpiMeld, który pokazuje, w jaki sposób przebiegają sezonowe epidemie grypy w Polsce. To każdy może sobie tam zajrzeć. Mamy pewną zapadalność i mamy pewien trend. Co do absolutnej zapadalności, nie mamy żadnej pewności, że to jest prawda. Tak? Grypa po pierwsze jest bardzo rzadko raportowana, po drugie często przebiega bezobjawowo, po trzecie bardzo różny jest stosunek lekarzy i systemów do meldunków do PZH. To jest polska sytuacja, ale nie tylko w Polsce tak jest. Może we Francji jest trochę lepiej, ale podejrzewam, że w innych krajach wcale niekoniecznie. Jak dokładnie analizowaliśmy te dane, no to okazało się, że na przykład w województwie dolnośląskim zapadalność na wirusa grypy jest mniej więcej 1/10 tego, co w województwie małopolskim. No co to oznacza? To znaczy, że generalnie lekarze w dolnośląskim mają w nosie i nie raportują przypadków. Dobrze, no i to jest, chcielibyśmy, żeby ten model tak samo był przestrzenny, znaczy żebyśmy potrafili na mapie Polski zobaczyć, jaka jest dynamika z rozdzielczością przestrzenną. Nasz model, który został skonstruowany, faktycznie taki jest. Znaczy on jest matematyczno-komputerowy, to bardzo ogólnie go nazwałem. Jest to model agentowy. Modele agentowe to jest bardzo szeroka klasa modelów komputerowych, które służą nie tylko do badań epidemiologicznych. Różne systemy złożone można modelować za pomocą właśnie takich obiektów informatycznych, które wyposażone są, położone są w sieci kontaktów, ale też mają wewnętrzną dynamikę, która no jakoś steruje jego zachowaniem. I to jest model agentowy, czyli no i każdy ten agent jest zlokalizowany w pewnym miejscu geograficznym. Dalej staraliśmy się, i to się w dużym stopniu udało, wydaje nam się, że wystarczająco się udało, aby zareprezentować strukturę społeczną i administracyjną naszego kraju w miarę dokładnie. Wydaje mi się, że to jest, o ile ja wiem, największy czy najdokładniejszy model struktury społecznej i jej mobilności, jaki powstał w ostatnich latach w Polsce. Mamy lokalizację szkół, mamy lokalizację przedszkoli, mamy mniej więcej liczność tak, tych jednostek, tak samo zakładów pracy. No i jakoś przypisanie poszczególnych gospodarstw domowych do tych obiektów edukacji, czy do których codziennie chodzimy po prostu.
No i w końcu moduł transportowy, to co już Aneta wspominała, co będzie jeszcze Jan mówił później. Poruszamy się i przenosimy tego wirusa z miejsca na miejsce. Także mamy w naszym modelu też taką informację, oczywiście statystycznie wiarygodną, kto jedzie, ile osób się przemieszcza, jakimi drogami się przemieszczają, gdzie docierają, na jak długi czas pozostają poza miejscem swojego zamieszkania. Dobrze. Zanim przejdę do wyników, to jeszcze troszeczkę o metodologii. Źródła danych. Poza kwestią walidacji takiego modelu, to jeszcze jest kwestia źródła danych, czyli skąd możemy mieć dane, żeby ten nasz model nakarmić informacjami. No, myśmy korzystali z takiego serwisu Landscan, który przedstawia gęstość zaludnienia wybranych rejonów świata z dokładnością do 1 km². To jest mapa Polski, bardzo ciekawa mapa. Od lat na nią patrzę i podziwiam ją. Ona jest charakterystyczna. Widać, gdzie jest Warszawa, gdzie są Katowice, gdzie jest Poznań, Wrocław. Prawda? Duże miasta widać. Widać też, co widać? Widać skutki reformy królowej Bony, czyli pomiary włócznej, prawda? Jak to widać? Widać w ten sposób, że zaludnienie w Polsce skupione jest wokół ulic, prawda? Jest wieś, która najczęściej jest ulicówką, gospodarstwo po lewej, po prawej stronie i wzdłuż tych ulic jesteśmy osiedleni. Jak się by spojrzało na taką samą mapę na przykład w Hiszpanii albo w Niemczech, to nie byłoby tych nitek po kraju. Tam są gęste zabudowania takich okrągłych, kołowatych miast, a potem same pola. Tak? I między tymi są drogi, ale wzdłuż tych dróg raczej nikt nie mieszka. To jest jedna rzecz, co widać. A druga rzecz to widać skutki zmian polityczno-geograficznych po II wojnie światowej. Mianowicie, że najmniejsza gęstość zaludnienia, znacznie mniejsza niż w pozostałych terenach, jest gdzie? Na ziemiach odzyskanych. Tak? Widać Prusy Wschodnie, czyli Mazury, Biało, i ziemie zachodnie też Biało, tak? Bo tam jest wtórne osadnictwo powojenne, które nigdy nie jest tak intensywne i tak bogate, jak pierwotne od wieków istniejące społeczeństwo w terenach, nie wiem, chociażby południowej Polski. I to jest jedna informacja. Druga informacja to jest drugie źródło informacji, to jest Główny Urząd Statystyczny, który publikuje bardzo dużo danych odnośnie struktury demograficznej ludności. Natomiast dla modelarza zawsze te informacje są prawie doskonałe z akcentem na prawie. Czyli coś przychodzi, ale jednak nie da się tego bezpośrednio użyć. Przykładowo mamy rozkład ilości gospodarstw domowych ze względu na liczność tych gospodarstw domowych. Tak? No i GUS podaje w ten sposób, ile jest jednoosobowych gospodarstw domowych, dwuosobowych, trzyosobowych, ile jest czteroosobowych i więcej. No i to i więcej powoduje duży problem, bo trzeba coś założyć i dokonać wtórnej deagregacji tych danych, które zbiera GUS. To jest akurat jeden z prostszych przykładów, ale jak my chcieliśmy mieć dokładny model, to musieliśmy też dobrze podzielić, żeby odpowiednia ilość kobiet i mężczyzn w gospodarstwie domowym była i jeszcze, żeby była struktura wieku zachowana. To już w tym była bardziej chyba zaawansowana matematyka, nie na dzisiejszy wykład, ale kiedyś mogę chętnie o tym opowiedzieć. To jest serce naszego systemu. Prosty wzór, który opisuje prawdopodobieństwo przeniesienia się choroby na pacjenta J, tą PJ.
To jest taki wzór, który on ma jakąś postać, natomiast też nie chcę dzisiaj tłumaczyć tej postaci. To, co bym chciał wskazać, że on zależy od kilku parametrów. Pierwszy parametr to jest alfa i to jest współczynnik infekcyjności szczepu wirusa. On jest proporcjonalny do tego, co wspominała Aneta, czyli do tego R0, tak? Czyli R0, czyli zakażalności danego wirusa. Ebola miała dużą, nie ma, 7,3, bardzo dużą, a tutaj mamy 1,2, prawda? I to jest parametr naszego modelu, czyli możemy różnego rodzaju wirusy modelować. Dalej beta to jest związane ze strukturą społeczną, czyli jak poszczególne konteksty, czyli szkoły, miejsca pracy wpływają na to, że się w nich zarażamy, czyli jaka jest, nie wiem, interakcyjność ludzi w tych kontekstach. I bardzo ważny parametr F to jest tak zwany parametr zdrowego rozsądku, czyli który mówi o tym, że jak jestem chory, to się nie włóczę po ulicach. Okazuje się, że on ma najsilniejszy wpływ na to, jaka jest dynamika rozprzestrzeniania się choroby. I dlatego najprostszym posunięciem administracyjnym po to, żeby zablokować czy zgasić epidemię, jest po prostu wydanie administracyjnego nakazu, zakazu wychodzenia z domów. Nie? I to 2-3 tygodnie i już jest spokój. Przynajmniej tak mówi model i nie tylko model. Ciężko to zrobić, tak? Natomiast w razie czego mamy taką broń, która nie jest bronią medyczną, tylko jest po prostu bronią administracyjną. Dobrze ją zrozumieć, kiedy to można wydać i jakie one będzie miało skutki. No między innymi po to się buduje takie modele. To jest wstęp do filmu, który za chwilę zobaczymy. Film będzie opisywał nam rozwój epidemii na mapie gęstości zaludnienia w Polsce. Na szaro zaznaczona jest gęstość zaludnienia. Czerwone punkty, które będą się pojawiały na tej mapie, oznaczają takie miejsca, w którym jest ponadprogowa ilość, procent osób zarażonych. No to jest jakiś tam próg ustalony do wizualizacji rzędu 20-30%. Dalej w zielone obszary będą się zamieniały, w zielony kolor będą się zamieniały te obszary, gdzie już epidemia jest na tym krzywej malejącej, czyli gdzie już wygasa. No to sobie zobaczmy, ja muszę tutaj włączyć, żeby to ładnie było widać. Idzie sobie epidemia. Na początku atakowane są duże ośrodki miejskie i ono mocno przyspiesza. Czyli już widać, że tam, gdzie jest wysoka gęstość zaludnienia, tam na początku pojawia się epidemia. Później te miejsca zaczynają się wystudzać, ludzie tam zdrowieją, natomiast epidemia przenosi się w tereny wiejskie i mniej zaludnione i najdłużej albo najpóźniej dociera w najsłabiej zaludnione tereny, w szczególności, tak jak już wspominałem, Prusy Wschodnie albo krańce państwa. Ten model, jak Państwo zauważyli, ma jedną słabość, znaczy on jest dobrze odgrodzony od wschodu, natomiast od zachodu tej granicy już nie ma, prawda? Także gdyby używać go operacyjnie, trzeba by go rozszerzyć o granicę, swobodny przepływ wzdłuż granicy zachodniej. Dobrze. I patrząc sobie na ten model, można manipulować współczynnikami, które mają konkretną interpretowalność i zobaczyć, jaki jest możliwy
przebieg scenariusza. No to jest wykreślone możliwe przebiegi scenariusza w zależności od dwóch parametrów, czyli tego parametru zdrowego rozsądku F i parametru alfa zakażalności wirusa. I widać, że niezależnie od zakażalności wirusa, która może być bardzo wysoka, przy niskim współczynniku F praktycznie nie dochodzi do pandemii. W momencie, kiedy współczynnik F jest wyższy, pandemia ma miejsce przy odpowiednio wysokich alfach. Natomiast kiedy jest bardzo wysoka, kiedy wszyscy wychodzą na ulicę i się nie zastanawiają w ogóle, czy zostawać w domu, no to pandemia przebiega w sposób bardzo ostry, ale też i bardzo szybki. To znaczy, że gdybyśmy chcieli no jakoś szybko to przeżyć i szybko mieć za sobą, no to trzeba być nierozsądnym, szybko się pozarażać i już nabrać odporności immunologicznej i jest z głowy przynajmniej na ten sezon. Dobrze. Bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj wymieniam osoby, które uczestniczyły w tym projekcie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Malawko i będę miał przyjemność w uzupełnieniu tutaj znakomitych prezentacji poprzednich opowiedzieć parę słów o projekcie, który realizowaliśmy w partnerstwie z ICAO, z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego. Jest to agenda ONZ-u do spraw lotnictwa cywilnego w zakresie przewidywania rozprzestrzeniania się choroby Zika przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2016 roku w Brazylii. Do tego celu wykorzystaliśmy taką aplikację, która została stworzona w ICM-ie właśnie we współpracy z ICAO. Nazywa się popularnie GATO, skrót Global Air Transport Optimizer. Składa się ona z 5 takich modułów, z modułu dotyczącego analizy ruchu na lotniskach, w analizy ruchu lotniczego przez linie lotnicze, całego ruchu lotniczego obejmującego poszczególne kraje, analizy tras, poszczególnych wybranych tras, a także możliwości obserwacji, monitorowania, wykorzystywania przez poszczególne państwa na zasadzie umów bilateralnych, tak zwanych wolności lotniczych. W ramach tej aplikacji mamy dosyć pokaźne repozytorium danych. Monitorujemy ruch blisko 4 miliardów pasażerów rocznie na poziomie origin destination, czyli od portu rozpoczęcia podróży do portu zakończenia podróży wraz ze wszystkimi przesiadkami po drodze. No jest to taki dosyć unikalne zasoby i mamy historyczne dane od 2011 roku, więc dosyć tutaj pokaźna próbka umożliwia prowadzenie analiz i w ogóle ewolucji tego ruchu w szybkim czasie. Możemy generować również raporty, robić diagnozy tego ruchu i tak jak tutaj no jest powiedziane, jest to bardzo nowoczesne narzędzie dedykowane dla strategów, dla planistów, no i jak wiadomo nie tylko lotniczych, tak, bo właśnie było wykorzystane do monitorowania tutaj ruchu lotniczego z Brazylii do głównych krajów, do głównych portów. To była analiza poprzedzająca Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku w Brazylii. Skala tutaj tych kółeczek jest proporcjonalna do przewożonych pasażerów, do pasażerów, którzy się tranzytują na poszczególnych lotniskach w skali rocznej. Tutaj ta granulacja roczna jest dosyć istotna, dlatego że gdyby robić krótkookresowe analizy, mogą one po prostu zawierać ruch, który nie wystąpi. Natomiast ta możliwość tutaj tej rocznej analizy daje nam możliwość spojrzenia na takie szerokie spektrum. I to był projekt, który realizowaliśmy wspólnie z ICAO dla WHO, dla Światowej Organizacji Zdrowia, która w oparciu o nasze dane, o nasze analizy, my żeśmy tutaj podawali szczegółowo liczbę pasażerów na poszczególne lotniska, wprowadziła specjalne zalecenia kontroli fitosanitarnej właśnie na tych lotniskach, szczególnie właśnie lotniskach hubowych, które są taką, no, gdzie ruch się bardzo miesza i tam jest ta wspólna strefa
tranzytowa, prawda, gdzie pasażerowie się przesiadają. Bywa nawet tak, że z jednego lotu pasażerowie przesiadają się na blisko 200 różnych innych kierunków, więc to jest taka ogromna skala. I tam możliwość tej propagacji, to o czym tutaj Aneta wspominała, przekazywania tego wirusa, jest prawdopodobieństwo jest szalenie, szalenie wysokie. Tak? W związku z tym jakby uprzedzając tą sytuację, no przeszło pół roku przed igrzyskami, WHO się zwróciło do ICAO z prośbą o przedstawienie takiej analizy, którą my właśnie żeśmy zrealizowali i tam były wprowadzone te specjalne zalecenia fitosanitarne właśnie na tych lotniskach tranzytowych. Tutaj ICAO i WHO i także szereg innych organizacji stworzyło taką grupę, która definiuje właśnie zalecenia. Polecam tą stronę do takiego śledzenia szczegółowych zaleceń właśnie w zakresie procedur, które cały czas ewoluują. Jak Państwo obserwujecie, te procedury ewoluują. Szalony wpływ ma obecna sytuacja na zmniejszenie ruchu lotniczego w Chinach. To jest, proszę zobaczyć, można jeszcze raz puścić tą animację. To jest ruch w połowie stycznia, a to jest ruch lotniczy nad Chinami w połowie lutego. Blisko 90% lotów zostało zredukowanych. Więc linie lotnicze przeżywają w tej chwili trudne czasy, zwłaszcza w krajach Azji Południowo-Wschodniej, ale jest taka sytuacja. Ja jeszcze chciałem pokazać tutaj króciutko właśnie tą aplikację naszą na żywo. To jest właśnie ta aplikacja GATO i tutaj szczególnie właśnie pokazałem ruch z lotniska w Pekinie do lotniska w Dubaju. Jak Państwo śledzicie doniesienia medialne, sporo linii lotniczych, w tym również LOT, zawiesiły loty do Chin i przewoźnicy europejscy, z wyjątkiem KLM-u chyba, również zawiesili te loty. Natomiast linia lotnicza Emirates operuje cały czas z Pekinu do Dubaju Airbusem 380. Bodajże 2 albo 3 loty dziennie nawet są wykonywane. Natomiast jest procedura taka, że pasażerowie na ten lot muszą się zgłaszać z 8-godzinnym wyprzedzeniem. Po to, żeby przejść jeszcze taką krótką kontrolę przed tym lotem. No proszę Państwa, dlaczego tak jest? No proszę sobie wyobrazić, ta nasza aplikacja umożliwia tutaj monitoring w ogóle, jaka jest skala tego ruchu, prawda? Jak tutaj się na przykład ciśnie na Dubaj, to jest 405 tysięcy pasażerów przewożonych do Dubaju, natomiast ten ruch beyond, proszę zobaczyć dalej, jest do Rzymu, właśnie do Kairu, nawet do Rio de Janeiro, bardzo znaczący. Tutaj 226 tysięcy z tego ruchu to jest ten ruch connecting, czyli 50%, który przesiada się dalej, więc ten nośnik, lotnictwo jest szalonym takim nośnikiem intensywnym właśnie tutaj potencjalnie tego koronawirusa, jeżeli się nie wprowadzi oczywiście stosownych procedur. Także tyle tutaj tytułem pokazania tej aplikacji. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeśli są jakieś pytania, to nasi prelegenci odpowiedzą. Destynacji poza Dubajem. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Paweł Walewski z tygodnika Polityka. Mam pytanie do Pani doktor, bo nie wiem, czy dobrze tutaj sobie zapisałem i usłyszałem, ponieważ szybko notowałem. Padło takie zdanie na początku Pani bardzo ciekawej prezentacji, za którą bardzo dziękuję, bo rzeczywiście jest to ożywcze po tym, jak się chodzi w tej chwili codziennie do Ministerstwa Zdrowia czy do GIS-u. Aspekt, który Państwo przedstawiliście dla dziennikarza medycznego, naukowego jest bardzo interesujący i dziękuję za zaproszenie i za ten pomysł, że zaprosiliście Państwo tutaj media. Powiedziała Pani, że przyspieszenie technologiczne w tej chwili wyprzedza przyrost demograficzny.
Proszę o rozwinięcie tej myśli, bo są to jak gdyby dla mnie dwa zbiory i w jaki sposób one się łączą, jakie konsekwencje mogą wynikać właśnie z tej obserwacji. A drugie pytanie do pana właśnie doktora, który przedstawiał nam ostatni wykład. Czy pan, analizując te przepływy pasażerów, uważa, że podjęte w tej chwili środki zapobiegawcze i to, co WHO w tej chwili sugeruje, jest adekwatne do sytuacji, czy też powinna tutaj pańskim zdaniem, korzystając nawet z tych doświadczeń z Ziki, przy której państwo na bieżąco, którą państwo na bieżąco śledzili, czy powinno to w jakiś sposób zostać zintensyfikowane, czy w ogóle zmienione? Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie, przepraszam, złożenie klasy McDonalda. Jeżeli spojrzymy na rozwój technologii, to mówimy o dynamice patentowania wiedzy. Otóż nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, systemowe, które pojawiają się w tej chwili globalnie i które są rejestrowane jako wiedza zastrzeżona, ten przyrost, ta dynamika naszych możliwości technicznych, technologicznych wyprzedza zdecydowanie tempo przyrostu, tempo rozwoju demograficznego. Czym to skutkuje? Po pierwsze, nierównomiernością dostępu do technologii w ujęciu globalnym. Po drugie, różną prędkością rozwoju ekonomicznego na świecie. I tutaj ma to dalsze przełożenie, jeżeli mogę pójść krok dalej, ponieważ na przykład to się również przekłada na zmiany klimatyczne, dlatego że oczywistym jest to, że wszystkie społeczności, wszystkie społeczeństwa chciałyby się rozwijać dynamicznie, ekonomicznie, społecznie. My jesteśmy pewnego rodzaju wzorcem rozwojowym, do którego dążą społeczności globalne, te, które się aktualnie rozwijają. Zatem czerpią z technologii dostępnych. Technologie zastrzeżone, czyli te, które są chronione patentem, są dostępne dla mniejszego kręgu społecznego. Stąd też powstaje nierównowaga ekonomiczna, ale również nierównowaga społeczna, nierównowaga dostępu do wiedzy. I coś jeszcze, co zmienił chyba koronawirus. Tutaj wiem to dzięki dyrektorowi. Proszę państwa, po raz pierwszy chyba w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiła się inicjatywa otwarcia wiedzy naukowej. Informacje o badaniach genetycznych koronawirusa, informacje o możliwościach jego rozprzestrzeniania i jego powinowactwa pojawiają się w obiegu publicznym. Główni wydawcy zdejmują opłaty licencyjne za dostęp do artykułów. Także to również jest odpowiedź na pana pytanie. Czy ja powiem szczerze, że ja się nie czuję kompetentny i na siłach odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no nie mnie oceniać WHO, prawda? W WHO siedzą wybitni eksperci dotyczący właśnie tutaj analiz medycznych, są to zespoły interdyscyplinarne. Rolą ICM-u było po prostu dostarczenie danych dla WHO, narzędzia o skali tutaj mieszania się pasażerów, potencjalnych kierunkach i tak dalej. Natomiast tutaj można powiedzieć, że to są dosyć te role podzielone, dlatego że ICAO jako ta naczelna organizacja lotnictwa cywilnego no po prostu monitoruje ruch lotniczy. Natomiast środki prewencyjne, informacyjne, zapobiegawcze to są te trzy jakby główne grupy tych środków, które są na lotniskach podejmowane, jak państwo śledzicie te sytuacje, no to już jest w kompetencji właśnie personelu bardziej medycznego, związanego z tą działalnością. Dlatego no, ja nie mogę się wypowiedzieć, czy to jest wystarczająco, za dużo, czy za mało. Po prostu no, jest to jakby, my dostarczamy narzędzia, dostarczamy dane, wizualizujemy to, żeby to było szybko te dane, żeby one były, prawda, żeby to nie było trzeba, to jest ta rola ICM-u i tu jest wartość w tym, że my szybko dostarczamy informacje, prawda, to jest ten punkt, na którym się koncentrujemy.
że to nie jest informacja, którą tam zbieramy, przetwarzamy i tak dalej, zanim ją wygenerujemy, to już będzie nie wiadomo jaka. My to szybko pokazujemy i to jest wartość, którą ja chciałem tutaj zaeksponować. I argumentacja jest taka, że lepiej, żeby ci ludzie z Chin przylecieli jedną paczką do Warszawy, bo oni i tak muszą przylecieć, tak? I tak bardzo chcą przylecieć, tak? Niż żeby jakimiś kanałami przez Dubaj, przez jakiś Rzym czy coś przylatywali i udawali, że nie są z Chin, tak? Wtedy można taką paczkę ludzi potencjalnie dobrze określić, zapakować, jeśli ktoś jest chory lub ma objawy w ciągu tych trakcie lotczych 12 godzin dajmy na to. I to jest mniejsze zagrożenie, niż gdyby właśnie oni w taki sposób totalnie niekontrolowany i tak tutaj się dostali. Oczywiście to. Znaczy tak jak ja pokazywałem, my pokazujemy dokładnie tą trasę, którędy ci pasażerowie lecą właśnie, także właśnie wychwytujemy nawet takie sytuacje, gdyby ktoś właśnie potencjalnie prawdopodobieństwo tego oblotu różnymi, przecież to połączenie bezpośrednie do Chin, no to istnieje stosunkowo niedawno, znaczy ono było kiedyś funkcjonowało, potem zostało na parę lat skasowane, nie było lotów bezpośrednich, teraz ostatnio zostało przywrócone, więc i dosyć zintensyfikowane, więc, ale mamy pełen obraz, tak jak mówiłem, od 2011 roku, którędy ten ruch latał dotychczas, prawda? Więc to wszystko można prawda, tutaj zobrazować, więc to narzędzie jest właśnie po to, żeby lotniska miały wiedzę, że powiedzmy, no przylatuje lot właśnie z Dubaju i to akurat może do Krakowa na przykład, prawda? Bo jest połączenie bezpośrednie Dubaj-Kraków, Fly Dubai lata do Krakowa. I oni na przykład wiedzą, że na tym pokładzie mogą się znajdować właśnie z tego narzędzia, które pokazywałem, pasażerowie lecący z różnych miast z Chin, które mają połączenie. My to jesteśmy w stanie pokazać. Adrem, dużo bardziej niebezpieczne w tej chwili jest to, że wracamy z nart we Włoszech. Samochodami. To jest poza kontrolą. Może można bez mikrofonu, bo ja takie pytanie, Piotr Balejka z Wirtualnej Polski, ja takie pytanie, jak Państwo w ogóle oceniają całą tą taką panikę w mediach i to, że się pisze koronawirus, świadczono się wirus, te wszystkie przekazy, że są puste półki w sklepach we Włoszech, że ludzie wykupują maseczki. Czy to rzeczywiście jest takie zagrożenie, czy to jest jakoś tam medialnie pompowane i czy to jest na przykład większe zagrożenie niż powiedzmy ptasia grypa, niż SARS, o którym Pani wspominała? Jak Państwo na to patrzą? Można na to spojrzeć z trzech punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia, SARS, śmiertelność 30%. Odpowiedź jest oczywista. Drugi punkt widzenia, suma osób, ofiar śmiertelnych koronawirusa aktualnego przekroczyła, chyba już w tej chwili trzykrotnie, sumę osób śmiertelnych SARS. Trzeci punkt widzenia. Im dalej jesteśmy od pierwszej emisji, czyli od pacjenta zero, tym na większym poziomie zróżnicowania i ewolucji jest sam wirus. Nie wiadomo jest, w jakim kierunku ta ewolucja będzie następowała, jakie to będą kierunki, ponieważ w tej chwili sytuuje się ognisko koronawirusa w północnych Włoszech. Nie wiemy, jakie będzie pokrewieństwo tego wirusa genetyczne z Japonią, bo nie wiemy, jaka jest odległość między pacjentami, w sensie czasu zachorowania i etapu zachorowania między regionami geograficznymi. Więc z jednej strony możemy mówić o tym, że tak, jest to zagrożenie, jest to realne zagrożenie, natomiast z drugiej strony wprowadzanie niepotrzebnego, w mojej ocenie, zbędnego w tej sytuacji niepokoju społecznego prowadzącego do zachowań na granicy etycznej, jest daleką przesadą. Ale Chińczycy jak zawalili te pierwsze sygnały, nie podejść do tego tak,
na poważnie i walka pękła. Generalnie nie da się ubiegować jak wirusa, natomiast to też mnie te większość pytań nie są do Państwa. Czy Państwo modeluje? Odpowiem Panu w taki sposób. Od kilku miesięcy przebywam na południu Francji w Montpellier w Maison de la Tradition, gdzie jestem na staż. Sezon grypowy w Polsce i we Francji jest w tym samym momencie. W Polsce nie chorowałam na grypę, w zasadzie nigdy. Bo gdzieś chorując, my wszyscy byliśmy na tym samym poziomie. Natomiast odległość między Polską a basenem Morza Śródziemnego jako częścią północną jest na tyle duża, że dziękuję uprzejmie, od połowy grudnia do końca stycznia byłam chora. Powiedział Pan, że Chińczycy puścili tego wirusa, że tam zaniedbali. Gdyby go zaniedbali, to nie mielibyśmy struktury genetycznej wirusa od tak zwanego pacjenta zero, czyli najbliższego transmisji międzygatunkowej. Tym razem Chińczycy nie popełnili błędu. Chińczycy popełnili błąd w sensie, właściwie to można nazwać, no, Chińczycy ukryli pierwsze przypadki SARS. Oni ich nie zgłosili do agendy międzynarodowej. I to faktycznie spowodowało sytuację o wysokim ryzyku międzynarodowym. I to wynika, to ryzyko międzynarodowe wynika właśnie z transportu lotniczego. Natomiast w tym przypadku Chińczycy byli świetnie przygotowani w mojej ocenie. Proszę zauważyć, szybkie szpitale, szybka służba zdrowia, szybkie wojsko, to wszystko zostało, nazwijmy to, zaopatrzone. Natomiast sama emisja wirusa, no, jeżeli ja kichnę i mam swojego wirusa kataru z południa Francji, przepraszam, ale na zdrowie. To znaczy tak, ale myślę tak, raz, że tam jest inne ustrój polityczne, to mogę. Dwa, społeczeństwo jest złapane, jest skontrolowane pod względem nakazu, zakazu, rzeczy. Natomiast trafiło to do, na głowy, no i mamy problem, bo według mnie, raz, Państwo według mnie, nie widząc te obrazki tych, być może to są tylko ilustracyjne, tak? Osób, które się zajmują tymi przypadkami, które są podejrzenia, to już więcej skórki człowiek dostaje, porównaj do tego, jak wyglądają zdjęcia z Chin. Natomiast przede wszystkim mamy poza tymi samolotami całkiem niezłe połączenia kolejowe, całkiem niezłe autostrady. No i ja dzisiaj czekam na moją szwagierkę, która właśnie z tego okolic z Bergamo przylatuje. Tak więc. A jeszcze rano dostaliśmy maila, że w szkole kolega, który wrócił z Włoch, z Bolzano, no poproszono go, że poszedł na kwarantannę. Tak więc to jest tylko wszystko takie na WhatsAppu. Tak więc no, dla bieżących zostaje modlitwa, a dla odpornych, że w jakiś sposób udaje mi się to przez to przejść. Natomiast nie podadzą Państwo sposobu, jak ten zabójc. Mogą Państwo tylko zabójc wymodelować. Albo to jest taki, według mnie też taki model tego, co Pan zrobił dotyczący tej grypy i Pan tego modelu samolotowego jakby to połączył, bo zakładam, że to też nie jemy, raczej się będziemy już od ludzi zarażać. Bardzo cena Pani prezentacja pokazująca jakby te źródło tego wirusa. Natomiast tutaj bardziej kierunek, jakby coś miał Pan miał zamówić, to bardziej władzą, tak jakby władzą. To bym Panu coś może spróbował zamówić, które korytarze należy przede wszystkim przypilnować, tak? I które przejścia graniczne trzeba zabezpieczyć, żeby ograniczyć to co wycieka. Myślę, że odpowiemy wszyscy. Z mojego punktu widzenia, geografa ekologa. Jeżeli pojawia się zagrożenie epidemiologiczne w postaci przełamania bariery, tak jak to się stało w Wuhan, to jest to konsekwencja, czy też jest to okoliczność, którą można zdiagnozować. I my, ekologowie, geografowie, biologowie, diagnozujemy dwa aspekty. Diagnozujemy możliwość przełamania z warunkami przełamania i diagnozujemy region przełamania. Czyli tutaj moment inicjowania. Koledzy prezentują etap następny, czy to też etap rozwoju samej epidemii, czy samego wirusa. Ja nie podważam Pani za kształt, bo musiałam mieć tak dalej, tylko jak mówię, gdyby mi się bardziej skoncentrował na, jeżeli na ale to nie wiem, czy Państwo mieli jakieś telefony z pytaniem, co tu zrobić, jaki model opracować, żeby, nie da się zabezpieczyć wszystkiego, ale tak jak powiedziałem, główne przejścia graniczne,
główne, główne porty, tak, no nie wiem skąd lata, tak, w Balkanicach, w Regamu są główne takie porty, ale, ale Werona też może być tym portem. Znaczy, te, odpowiem, takie modele, jak ja przedstawiałem, funkcjonują na terytoriach wielu państw rozwiniętych, a tak samo i w południowo-wschodniej Azji, gdzie zostały zaimplementowane przez te państwa rozwinięte, czyli przez Francję, Anglię, Stany Zjednoczone. Model, żeby był dobry, faktycznie musi być specyficzny dla danego kraju. To znaczy, tak jak pokazywałem na mapie gęstości zaludnienia, struktura zaludnienia w Polsce jest zupełnie inna niż w Niemczech, Hiszpanii czy w innych krajach i to wynika z powodów historycznych. Odniosłem się to nawet do Królowej Bonny. Tak? W Hiszpanii 7 lat, tak więc w istocie Latyfundia i zwarte i puste, tak. Tak, tak, czyli nie ma jakby rozstrzelonych po polach siedlisk, tak jak w Polsce. Tak. I w związku z tym ten model musi być specyficzny dla kraju, uwzględniając właśnie dane nasze krajowe. I no, dobrze by było, żeby on działał operacyjnie w państwie, w powiązaniu ze służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie i prewencję zdrowia publicznego. I wiem, że tak jest w niektórych państwach. Na przykład, no, kiedy uczestniczyłem w tym projekcie, którego efektem jest ten model, spotkaliśmy się z kolegami z Anglii, Włoch, Francji, którzy przyjeżdżali w ekipach ludzie z uniwersytetu, ludzie z ministerstwa. Tak? I wspólnie rozmawiali, jaką korzyść można by odnieść z analizy takiego modelu. Testowali hipotezy, a gdybyśmy zamknęli przedszkola, to jakie by było tempo rozprzestrzeniania. No ale to kosztuje tyle. Gdybyśmy zamknęli przedszkola tylko w województwie tam południowej Walii, to jakie by były koszty? Gdzieś to wszystko się toczyło. No, ja zostałem poproszony kilka lat temu przez dyrektora Państwowego Zakładu Higieny, żebym przedstawił ten model ówczesnym służbom, no i pokiwali głowami i powiedzieli OK, fajne i na tym to się skończyło. Także niestety jest u nas bariera, to też pewno do Państwa dziennikarzy jest może jakiś apel, jest bariera po stronie urzędników, którzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z zaawansowanych narzędzi do sprawowania rządów. Tak to powiem delikatnie. Ja mam jeszcze takie pytanie. W takiej hipotetycznej sytuacji, gdyby się do Państwa zgłosił, właśnie jakiś urzędnik, będzie sztab kryzysowy, w sytuacji, kiedy my mamy realnie, właściwie dni nas pewnie dzielą od pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce, tak? Tak jak pani doktor mówi. Ile na przykład trwałoby stworzenie tego modelu dla tego konkretnego przypadku? I czy dałoby się na przykład zaaplikować to, co Państwo już przygotowali w sprawie, bo mówi się, na początku mówiło się o tym, że to jest jednak ta sama grupa wirusów, tak? Czy to pomaga na przykład? Czy dałoby się stworzyć taki model w jakim tempie i nie wiem, może jakieś takie, jakie są takie przykładowe zalecenia, które by mogły z takiego modelu wynikać? No, jest to możliwe, natomiast nie jest to praca taka bardzo szybka. Znaczy oprogramowanie jest w miarę gotowe. No, ono jakiś czas nie było używane, no bo to były modele z poprzednich sezonów. Trzeba by je zaadaptować do koronawirusa, co też nie jest trudne, bo to jest tylko zmiana parametrów, ale zmieniły się parametry i struktura demograficzna Polski. Tak? Czyli trzeba by na nowo zassać dane z GUS-u i tak dalej. Sama symulacja na wieloprocesorowym komputerze trwa kilka godzin, także poszczególny taka symulacja, którą Państwo oglądali jako film, no to jest efekt pracy tam kilkudziesięciu procesorów przez 4 godziny chyba, tak to mniej więcej pamiętam. No, gdyby ktoś rzeczywiście to chciał, to by musiał ustanowić zespół po prostu i określić w zależności od powagi sytuacji i środków przeznaczonych, no to nie wiem, minimalny czas to jest pewno kilka tygodni, a maksymalnie no to powinno tak naprawdę działać operacyjnie przez wiele lat, zgodnie też z tym, co koleżanka Aneta mówiła, że to nie jest sytuacja, która jest wyjątkowa. To za rok będzie inny wirus, a za 2 lata kolejny, a za 5 lat kolejny. Takie modele po prostu powinny działać operacyjnie gdzieś, tak mi się wydaje. Jeszcze tak,
można jeszcze uzupełnię, bo tutaj w kontekście tego, co pan poprzednio mówił, to tutaj taka jakby synergia tych modeli dwóch, które ja prezentowałem i tutaj kolega Franek. Ja tutaj wyjąłem sobie komórkę, nie to, że tam się śpieszę, tylko że po prostu chciałem sprawdzić, w jakich krajach już jest całkowite wyleczenie. I na przykład w Wietnamie było 16 przypadków, jest całkowite wyleczenie, w Indiach, w Belgii. Więc to po prostu jest kwestia identyfikacji tego pierwszego pasażera, czyli tego pierwszego nosiciela, prawda, którego się od razu jakby separuje. I we Włoszech problem jest taki, że tam nie wiadomo cały czas, którędy to przyjechało i po prostu gdzie jest ten pierwszy pacjent potencjalny. Także tutaj właśnie taka synergia tych modeli, że najpierw identyfikujemy te gatewaye lotnicze, no bo to Chiny są daleko, więc po prostu to dlatego, tak samo jak było też z Brazylią, prawda, i z Igrzyskami Olimpijskimi. Tutaj w sumie WHO w przypadku Ziki i Brazylii, to się bardzo wcześnie za to wzięło. No, tam mówię, my żeśmy te analizy robili, przeszło pół roku przed rozpoczęciem igrzysk, więc tu był czas na wdrożenie tych procedur i one rzeczywiście na tych lotniskach, jak Państwo tam śledzili w 2016 roku, to działały te po prostu kontrole fitosanitarne, cała akcja informacyjna i tak dalej. Więc tutaj jakby po prostu połączenie tych modeli dałoby na pewno, czy dało nawet, no może nie wiemy nawet do końca, tutaj może Anetka to uzupełni, ale po prostu na pewno Zika przez te analizy, przez te kontrole dużo się nie rozprzestrzeniła, tak jak mogłaby się rozprzestrzenić, gdyby ich nie było wcześniej wprowadzone. No, jednak zbudowano podejście na podstawie modelu, czyli to. Tutaj raczej będzie to tak przekazywane różnymi kanałami. To jakby ewidentnie widać połączenie pana modelu z modelem kolejnym, bo ewidentnie temu modelowi dla Polski brakuje tak zwanych impulsów zewnętrznych. Tak, on jest jak gdyby, no zaczyna się od obszaru i się rozprzestrzenia. Znaczy on się zaczyna na lotnisku w Warszawie, tak? W tym sensie, że tam w przypadku tego scenariuszu, co pan widział, to ten pacjent zero został umieszczony na lotnisku w Warszawie. Prawda? Natomiast, no dobrze, bo może są pytania jeszcze, to nie będę, bo mogę długo opowiadać. Ja może skomentuję. Chciałbym podkreślić, że model to nie jest rzeczywistość, to jest model matematyczny i wartość tego modelu właśnie na tym polega, że można bardzo różnorodne scenariusze rozpatrywać. To może być jedno lotnisko, to mogą być drogi innego transportu, to zarzewie i ziarno tego rozprzestrzenia się epidemii może być bardzo różnorodne. I faktycznie myśmy pokazali wyniki prac naukowych, a nie operacyjnych. W kwestii operacyjnej i cen jest znane z modelu Meteo i z innych zaangażowania w inne projekty. Tutaj pokazaliśmy prace naukowe, które wydaje mi się są bardzo na czasie i można by było je wykorzystać, gdyby kogoś interesowało. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze tylko chciałbym jedną rzecz doprecyzować. Bo czy pani doktor mówi o rodzajach zagrożeń znanych i nieznanych. Rozumiem, że modelowanie w przypadku grypy jest tak naprawdę modelowaniem takim corocznym, modelowaniem rozprzestrzeniania się znanego zagrożenia, czy znanego zachorowania. Chciałem zapytać, czy w sytuacji właśnie takiej, jak ten koronawirus, chyba tak, że raczej tych nieznanych, czy też można użyć takiego, czy można skutecznie użyć tego narzędzia? Tak, no to kluczem jest to, że to jest model dla wszystkich chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową. I to, jakie położymy tam to alfa, czyli ten współczynnik zakażalności, no to jest jak gdyby, no trzeba go zmierzyć, położyć i policzyć. Natomiast co do pytania o nowe, nieznane epidemie, to zależy od tego, co jest czynnikiem przenoszenia. Dla przykładu malaria nie może być modelowana modelem grypy, jest to po prostu inna droga przenoszenia. Zika miała dwie drogi przenoszenia. HIV zupełnie inna droga przenoszenia. Także tutaj rozpoznanie znanych
epidemii, dróg przenoszenia umożliwia zbudowanie założeń do modelu, a szybkie rozpoznanie dróg przenoszenia nowej infekcji, nieznanej infekcji umożliwia zaaplikowanie najbliższego modelu albo czegoś, co jest najbardziej prawdopodobne.